4 grudnia to był najszczęśliwszy dzień w historii tego powiatu. To jest dzień, kiedy byliśmy w Ministerstwie Zdrowia podpisać umowę na dofinansowanie przekształcenia szpitala, który żeśmy zakończyli już w październiku. To pozwoli na zapłacenie wszystkich, prawie wszystkich zobowiązań, wszystkich długów po szpitalu, który żeśmy przekształcili w spółkę prawa handlowego już z dniem 1 lipca. Dziś Tomaszowski Szpital, mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, nie ma żadnych długów. Nawet złotówkę nie jest zadłużony. Mamy załatwiony jeden temat, problemy finansowe naszego szpitala. Przechodzimy do wyposażenia i wzmacniania kadry. Robimy to już od jakiegoś czasu, będziemy robić to dalej, bo w tej chwili świetność tego szpitala mogą tylko przywrócić szeroko rozumiany personel, który będzie miły dla naszych pacjentów, który będzie przede wszystkim fachowy, ale i będzie miał na czym pracować, czyli szpital nasz będzie doposażony w najnowocześniejszą aparaturę, bo dziś nowoczesne leczenie bez nowoczesnej aparatury jest po prostu niemożliwe. My nie przestajemy na tym jednym celu, czyli wyprowadzenie szpitala naszego z kłopotów finansowych. Dziś mamy dwa kolejne cele, które już realizujemy od 2-3 lat. Doposażamy ten szpital. Przykładów już można powiedzieć bardzo wiele, gdzie żeśmy wiele zrobili. Postawiliśmy nowy OIOM. Kupiliśmy tomograf komputerowy. Kupiliśmy nowy aparat RTG. Kupiliśmy karetki dla pogotowia.
złożyliśmy wniosek o sprzęt już z najwyższej półki. Mówię tu o jeszcze nowszym tomografie i rezonansie magnetycznym. Idziemy w dwóch kierunkach. Doposażamy go, jak i również chcemy wzmacniać kadry. Nasz ośrodek zaczął działać od mniej więcej od początku grudnia. Dysponujemy bardzo nowoczesnym wyposażeniem, jeżeli chodzi o stronę techniczną. Dotyczy to zarówno samego angiografu, który jest naprawdę z najwyższej półki. Dysponujemy również dużym asortymentem sprzętu, który umożliwia nam niezwykle precyzyjne wykonywanie zabiegów i ocenę przebiegu tych zabiegów metodami innymi niż tylko radiologia inwazyjna. Mamy aparat do wewnątrznaczyniowych badań ultrasonograficznych, czyli możemy zobaczyć, jak naczynie krwionośne o średnicy powiedzmy 2-3 mm w USG wygląda od środka. Mamy możliwości pomiarów, nie wchodząc w szczegóły techniczne, bardzo precyzyjnej oceny istotności zwężeń, co do których nie jesteśmy pewni angiograficznie, czy są istotne, czy nie. Możemy dysponować 6 łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej i 12 łóżkami, jak to się mówi, pobytowymi, takimi, które też mają możliwość monitorowania elektrokardiograficznego, ale to jest taki po prostu normalny oddział pobytowy. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich Państwa życzę Wam z całego serca. Niech ten nadchodzący rok będzie pomyślny, każdy dzień niech będzie witany z uśmiechem. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Wszystkim mieszkańcom powiatu życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. Najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców Ziemi Tomaszowskiej. Szczęśliwego nowego roku. I żeby wszystkim dobrze się działo. Wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta oraz szczęśliwego nowego 2010 roku dla wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Zapraszam teraz wszystkich do składania sobie życzeń noworocznych, jak i również gratulacji spełnionego udanego roku. Wszystkich zapraszam do 19. Podsumowując rok 2009, uważam, że ten rok był bardzo dobry dla samorządu powiatowego. Rok 2009 w edukacji naszej w oświacie był rokiem dobrym. Czy 2009 rok był dobrym dla samorządu powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim? Uważam, że bardzo dobry. Ja w swojej pracy w samorządzie powiatowym oceniam rok 2009 w samych superlatywach. Jeżeli mam mówić o inwestycjach powiatowych w roku 2009, to śmiało należy powiedzieć, że był to rok wyjątkowo udany.